Jaka to? Przed Wami ciężkie zadanie, bowiem mecz z Interion nie należy do najłatwiejszych. Jak atmosfera w drużynie i jakie sobie cele stawiacie przed tym spotkaniem? Atmosfera bardzo dobra, jak zwykle podchodzimy do tego troszkę jak do zabawy, a troszkę na poważnie, więc na pewno damy z siebie wszystko, ale nie będziemy się stresować. Niestety jest sezon urlopowy, więc jak u nas pewnie u Interi zresztą też nie jest to najmocniejszy skład, ale myślę, że będzie dobrze. Pierwsza runda nie poszła dokładnie po naszej myśli, ale w drugiej będziemy starać się nadrobić straty. Ostatnio wszystkie te mecze z tymi mocniejszymi drużynami mamy po przejściach, czy to wygrane, czy przegrane. Także już też myślę, że jesteśmy zaprawieni w tych 300-kach, więc jeśli do tego dojdzie, też myślę, że nie wymiękniemy. Właśnie, waszą mocną stroną jest wytrzymałość. Te najważniejsze mecze rozstrzygali się po tiebreakach. Uważa pan, że dzisiaj też o wyniku może przesądzić właśnie ten trzeci set? Bardzo byśmy chcieli tego uniknąć i wygrać w końcu w dwóch setach, ale wiadomo, to jest sport i nie przewidzi się końcowego wyniku, ale jesteśmy też oczywiście gotowi wygrać w tiebreaku.